Karpackie klimaty to moment wytchnienia, ale też miejsce na dużo energii i dużo pomysłów. Karpackie klimaty to smaki i zapachy, pyszności, jedzenie, sery, wędliny, no i oczywiście chleb. Dawniej to było tak, że piekarze byli piekarzami, robili chleb. Teraz to się odmieniło, piekarze robią ciastka, cukiernicy robili cukiernie, teraz robią chleb. I myśmy się zastanowili też tak i myślimy, że może damy ten chleb na konkurs. Nam było miło, że nasz chlebek, taki prosty, że tak powiem, no, przyjął się. I to, że myśmy go wystawili na Karpackie Klimaty, tak, to też zasługą klientów. Muzyka na Karpackich Klimatach w różnych odcieniach, instrumentalna i wokalna, ale zawsze porywająca i nie tylko do posłuchania, ale również do potańczenia i do wspólnej zabawy. Myślimy sobie cały czas, tworząc te Karpackie Klimaty, żeby odbiorcy byli także twórcami Karpackich Klimatów. To jest chyba takie nasze motto tej imprezy, bo oczywiście tworzymy w pewien sposób imprezę, ale ta impreza nie odbywałaby się bez ludzi. My przygotowujemy koncert, ale atmosferę tego koncertu i to, w jaki sposób muzyka jest odbierana, no to tworzą odbiorcy i bywalcy tego koncertu. Karpackie Klimaty są dla mnie bardzo przestrzenią swobodną. Bardzo dużo jest tam atrakcji dla osób w różnym wieku. Wszyscy chodzili uśmiechnięci i nie zauważyłam żadnych negatywnych emocji. Są osoby i producenci, i właśnie rzemieślnicy przeważnie, którzy mają no, niepowtarzalne rzeczy, które nie możemy kupić w markecie, tylko to są po prostu i rękodzieła, i rzeczy, które po prostu robimy manufakturowo, czyli mamy w jakichś fajnych, małych ilościach. Dzieci w czasie przedstawień mogły zaobserwować pacynki, które wyglądały dosyć inaczej niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale zwracały właśnie uwagę na detale, na scenografię i na to, jak te pacynki się poruszają, co bardzo ich fascynowało. Próbujemy połączyć ten wątek karpackich klimatów, tradycyjnego rzemiosła, tradycyjnych elementów do tworzenia różnych rzeczy z zupełnie najmłodszym pokoleniem tych karpackich klimatów. Chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, że można coś robić innego, czy nawet podobnego, ale coś się robi. A najważniejszą rzeczą jest robić. To jest największa przyjemność i nieważne, czy my to sprzedamy, czy nie sprzedamy, czy my to zostawimy, podarujemy komuś, czy rozłożymy i zostanie gdzieś tam, nie? Chodzi o to, że ten sam czas, kiedy my sobie to tworzymy, jest przyjemnością. No, wszyscy wiedzą, którzy robią.